Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się, was nie poszarpały. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega prawo i prorocy. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. To, co święte, nas chroni, a jednocześnie potrzeba, abyśmy i my sami chronili to, co jest dla nas święte. Nie rzucajcie pereł swoich przed świnie. To wezwanie Chrystusa, chociaż bardzo ostre, ma jednak ważne i powszednie zastosowanie. Kiedy dziś nasilają się ataki na nasze wartości, na nasze świętości, potrzeba nam z odwagą stanąć w ich obronie. Nie możemy pozwolić na profanowanie naszych świętości, na deptanie naszych pereł. Jeśli milcząco zezwalamy na ich deptanie, to one same zaczną tracić wartość w naszych oczach, a może właśnie dlatego jesteśmy obojętni na coraz liczniejsze profanacje, że nie dostrzegamy w chrześcijańskich wartościach cennych dla nas skarbów. Naczelną zasadą życia każdego z ludzi powinna być złota reguła, którą dziś przypomina nam Chrystus. Wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. To jest prawdziwa zasada gwarantująca wolność, równość i tolerancję. Nie da się bronić tych uniwersalnych wartości, depcząc świętość innych ludzi. Jeśli chcemy, aby ludzie nas szanowali, szanujmy wszystkich ludzi. Jeśli chcemy, aby inni byli dla nas życzliwi, bądźmy dla innych życzliwi. To prosta reguła, która potrafi naprawić nawet najtrudniejsze ludzkie relacje. Niczego nie zbuduje się gwałtem i rozbojem. One ostatecznie prowadzą do wojny i ruiny. Budujmy nasze relacje społeczne na prawdzie. Szukajmy tego, co mamy wspólne, ale jednocześnie nie chodźmy na kompromis za cenę utraty własnej tożsamości. Chrońmy to, co dla nas jest święte, ale nigdy nie pogardzajmy tymi, którzy pogardzają nami. Uzbrójmy się w cierpliwość i zło dobrem zwyciężajmy.